Poza Mościu i w jego okolicach jeździ codziennie kilkadziesiąt pojazdów z logo Bundeswehry i nikt na nie nie zwraca uwagi. Tak pisze dziś Gazeta Wyborcza. Obecność żołnierzy niemieckich to efekt instalacji trzech baterii rakiet Patriot, które od kilku tygodni bronią polskiego nieba. Niemcy mówią, że bardzo dobrze im się współpracuje z polskim wojskiem i są generalnie mile witani przez ludzi. Jest jednym słowem tak, jak być powinno. A pamiętacie ledwie kilka tygodni temu cały ten kosmiczny kontredans, kiedy Kaczyński i Błaszczak za wszelką cenę nie chcieli u nas instalacji niemieckich patriotów? To było kompletnie nieodpowiedzialne. Teraz druga wiadomość z tej samej branży. Dziś Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze z Hutą Stalowa Wola umowę na zakup 1000 pływających gąsienicowych wozów bojowych Borsuk. To zupełnie nowa konstrukcja, efekt współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego i państwowego, i prywatnego z koncernami m.in. z Izraela i Stanów Zjednoczonych. To bardzo dobrze, że polscy żołnierze dostaną wreszcie nowe transportery w miejsce tych starych, postradzieckich bojowych wozów piechoty z lat 60. No ale z entuzjazmem trzeba jednak ostrożnie. Po pierwsze, zakup Borsuków ma być rozłożony na lata. Nikt nie wie dokładnie na ile. Po drugie, pochłonie co najmniej 10 miliardów złotych, a więc będzie to jeden z największych zakupów dla polskiej armii. A przecież kupujemy na potęgę sprzęt amerykański. Samoloty F-35, czołgi Abrams, czy haubice HIMARS. Nie kwestionujemy faktu, że Polska musi się dzisiaj zbroić. Krytykujemy to, jak MON informuje, a raczej nie informuje o tym, skąd weźmie pieniądze na te zakupy. Bo na koniec dnia to my, podatnicy, musimy za to wszystko zapłacić.